Kłębusze na nóżkach, w dodatku jabłka niesie. Nie, to nie kłębuszek, to pan Jerzy. Hej, hej, panie Jerzu, panie Jerzu. Wielkim, uczonym kronikarzem jestem i chciałbym na tym jabłku drogę wiosny wymierzyć. Do jabłuszka, co to, ucieka? Thank you.
Maryś, dopomogę jej. Dopomogę, jak im list zadęła. Przyjaciel, kur i gęsie. Tylko ten pies. Okropne stworzenie. Co za uszy? Co za sierść? Nie ma nic szkodliwiejszego. Co on robi? Gęsi pasie? A gdzież jest prosta, któremu ta gęsina by smakowała? Ja na przykład brzydzę się gęsiny. Ale co to? Nic nie mówisz? Co za zmartwienie masz, drogi poszałku? Straszne nieszczęście. Księga moja zniszczona, a pióro złamane. To drobiazg. Dam ci 100 za jedną przysługę. Mów, wszystko uczynię. Posłuchaj, ten pies, o którym ci mówiłam, zatruła mi godziny poświęcone moim pracom. Zaraz Marysia będzie wracała. Tu, pod tym drzewem, odpoczywa chwilę. Razem z tym wzburzonym psem. Podrażnij go trochę, aby odbiegł dalej. A ja tymczasem pójdę do domu, dokończyć swoje arcydzieło. A potem wręczę ci pęk najwybornniejszy pióra. Żądasz drobnostki, drogi przyjacielu. Więc do dzieła. Ukryj się tam za tym drzewem, a ja idę do pracy. Powodzenia w pracy. Powodzenia. O, już pomknął. Ale coś słychać. To chyba śpiewa Marysia. Pójdźcie, pójdźcie do Jej córka, mógł rozkazać, czego ci trzeba. Oj, nic mi już pomóc nie może.
trzeba iść do królowej Tatry. Ona jedna poradzić może. A dobraż ona? Mądra, Marysiu, jesteś, że nie pytasz wpierw, czy mocna, lecz czy dobra. Cóż jest bowiem moc bez wszelkiej dobroci? Nic i mniej jeszcze. Zabierajmy się więc w drogę, która jest daleka i trudna, a ja rad zabiorę cię do królowej Tatry. Bo łzy sieroty są godne pocieszenia i wszelkiej dobroci. To idźmy. Głowa.
ważne. Kto ty jesteś, dziecko? To jest pastuszka z Głodowej Górki, Marysia Sierotka. Czego chcesz, sieroto? Gąsek moich chcę, jasna królowo. Gąsek moich żywych siedmiu, co mi list zdusił. Wielu tu było i wielu prośby swe niosło. Prosili mnie o złoto, srebro, o poprawę doli. Lecz taki, który chciałby odejść tym, czym był z początku swego, jako to dziecko chce, nie znalazł się tutaj. Niechaj się stanie, jak pragniesz. Nina Tazby.
obsługa techniczna Zuzanna Turek. Przy realizacji przedstawienia pomagały nam pani Bogumiła Jagiełło i pani Grażyna Bezucka.